Zawsze chciałem być modowym ekspertem, ale skoro nikt nie daje mi szansy, to ja postanawiam zrealizować się tutaj. Ten odcinek zaczniemy od wytykania modowych błędów. Z tym, że w odróżnieniu od innych modowych krytyków, ja nie będę wytykał modowych błędów gwiazdom z czerwonych dywanów. Ja będę wytykał błędy gwiazdom, ale z B-klasy. A w tym odcinku koncentrować się będę na obuwiu. Przed nami pierwszy przykład źle dobranych butów. Oto województwo lubuskie, mecz Polonii Nowe Kramsko. Wygląda na to, że buty, z których korzystają zawodnicy w klasie B, to typowa produkcja taśmowa. Ej, mi się rozwali coś do zawiązania buta. Sznurowadło może być. Jakie? Moje. Albo taśma. W grę weszła taśma, było klejenie. Zajrzyjmy jeszcze na moment do podsiedleckiej Oleśnicy. A tam modowe faux pas popełnił zawodnik gości, zawodnik świtu Barcząca. Tu sprawę rozwiązano jednak bardzo ekspresowo. But został bardzo szybko wymieniony. Wyglądało to tak, jakby zawodnikowi świtu Barcząca podeszwa od buta odpadała codziennie. No zawsze to jakaś specjalizacja. Tyle o modzie, a teraz będzie o urodzie. Podczas piłkarskich czasów w województwie lubuskim otrzymałem sygnał, jakoby stadion w Brzeźnicy charakteryzował się bardzo dobrym lookiem. No sprawdźmy. Tak wyglądają brzezińskie trybuny. A tak wygląda zielony kobierzec, po którym przychodzi biegać zawodnikom. Przy okazji tego stadionu to mówili mi tak: pojedź, zobacz, bo ta murawa jest jeszcze ciekawsza niż boisko w Sząstawie. No dobra, no to może porównamy. Proszę Państwa, tu naprawdę nie ma żadnego porównania. Boisko w Sząstawie to istny raj dla wszystkich, ale zwłaszcza dla geografów, geologów i podróżników. Boisko w Sząstawie to jest taki świat w pigułce. Z jednej strony mamy to na przykład pustynię. Z drugiej strony jest Rów Mariański. A tu za bramkami... Powiedzcie, żebyś nie wniesie tam. Nie, ale co? Nie idź tam, bo chłopie zginiesz, kurwa, i kto cię znajdzie. Nie, ale co tam jest? Bagna. Co, 5 metrów od boiska? 5 metrów od boiska. A jak ktoś widział budynek klubowy w Sząstawie, no to chyba tak jakby widział wszystkie skanseny na świecie. Całość sprawia, że obiekt w Sząstawie jako jedyny na świecie zasłużył na kartofiskowy certyfikat z notą 10 na 10. Od pewnego czasu bardzo prestiżowe certyfikaty kartofiskowa redakcja przyznaje również restauracją. I pierwszym takim miejscem na świecie, który dostał certyfikat, jest restauracja Paun w Belgradzie. Certyfikat przyznałem co prawda kilka miesięcy temu, ale w październiku odbyła się tak zwana wizyta weryfikująca. Zmieniają się moje najskrytsze marzenia. No, tu się wchodzi pana. Komisja miała stwierdzić słuszność lub niesłuszność wydania tego certyfikatu. No cześć. Panie, że certyfikujesz. Sprawdzam, wiesz co, jakoś łącza teraz w takiej ekskluzywnej knajpie. No i całe szczęście komisja potwierdziła słuszność przyznania tego certyfikatu. No a ja mogłem odetchnąć, no bo już naprawdę się obawiałem, że może, no może coś ze mną nic nie tak. Ja bym chciał usłyszeć historię, jak ta lokalizacja została znaleziona. Znacie twoim udziałem. Niestrudzona komisja wybrała się również na weryfikację ocertyfikowanego raptem 2 miesiące wcześniej obiektu czwartoligowego Żeleżnicara Belgrad. No i dupa. Tym razem certyfikat został cofnięty, a za główny powód tej decyzji podano fakt, że w ciągu tych 2 miesięcy stadion został zburzony. Pojawił się smutek na Radka twarzy. Radku, powiedz, co teraz czujesz?
chmurkę. 3 miesiące temu to był stadion, kurwa, nie ma stadionu. Jak widać, czwarta liga serbska przeżywa drobny kryzys. Ja sprawdziłem więc, jak sprawy się mają z ligą trzecią. A tam nie jest tak najgorzej. Francja elegancja na boisku. Francja elegancja również na trybunach. Kto nie skacze, ten jest szipter. Czyli kto nie skacze, ten z Albanii. Ubij szyptara. Czyli zabij Albańczyka. A jak komuś jeszcze brakowało słodkości, to mógł dobić się winogronami z karmelem. A na koniec jeszcze danie główne. Kurwa, dobre. A w zasadzie dwa dania główne. Za przewodniczem. No bo jak to tak, na jednym zakończyć? Najpierw był mecz... koszykówki, no tak. Zvezda Galatasaray. A później, no co, no później to zostały już tylko słynne derby Belgradu. A derby Belgradu, trzeba przyznać uczciwie, że ostatnio dobrej prasy nie miały. Więc tym razem fani naprawdę postarali się wziąć sprawy w swoje ręce. No i udało się. Tak właśnie powinno wyglądać ocieplanie wizerunku kibica na każdym światowym stadionie. Już na sam koniec pewien ekskluzyw, no taki rarytas, bo nikt tych zdjęć nie ma. Najpierw zobaczmy kartoniadę przygotowaną przez kibiców Partizana. A tylko kartofiska posiadają filmik z procesu przygotowywania tej oprawy. Ha. Jutro wielkie derby w Belgradu. Chłopaki z Polski już przygotowują kartoniadę. Nie mamy dużo czasu, zostało nam razem 24 godziny, ale coś z tego ukrócimy. No i to by było na tyle, kończymy, bo już mnie naprawdę nieźle, prawa ręka boli od tego ciągłego trzymania tego swojego aparaciku. Do widzenia. No dobra, umówmy się tak, ja trafiam teraz z różnego, a ty subskrybujesz mój kanał.